Cześć, witajcie. Witajcie na live. Wiem, że live jest niezapowiedziany, ale przychodzę do Was z tematem, który gdzieś mi się w głowie cały czas układał i dzisiaj poczułam, że chcę się z Wami tym podzielić, ponieważ dostaję czasem zapytania odnośnie technik pracy z wewnętrznym dzieckiem, jak również innych rodzajów technik. Pytacie się mnie, co sądzę na ten temat, jakie mam zdanie na temat konkretnych technik. I to, co chcę dzisiaj Wam powiedzieć, to, czym chcę się z Wami podzielić. Ustawię sobie tylko, zanim zacznę. Ustawię sobie wszystko, żeby widzieć, że to się nagrywa. Mam nadzieję, że dzisiaj ten live pójdzie lepiej niż to, co było ostatnio, więc tak, kochane. Technik i metod pracy nie tylko z wewnętrznym dzieckiem, ale w ogóle, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, jest bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę, czy to będzie EFT, czy to będzie relacja z wewnętrznym dzieckiem, czy to będzie Theta Healing, czy to będzie radykalne wybaczanie, czy to będzie praca z energią, czy to będzie praca z przekonaniami, poprzez używanie jakiejkolwiek techniki, jakiejkolwiek metody, czy to będzie praca z dziennikiem, z zeszytem. Tak naprawdę nie ma znaczenia, który kierunek obierzesz przy pracy sama ze sobą, przy tej ścieżce powrotu do siebie, bo to jest droga powrotu do siebie i tą drogą możesz jechać rowerem, możesz jechać samochodem, możesz jechać pociągiem, możesz lecieć samolotem. To od Ciebie zależy, który środek lokomocji jest dla Ciebie odpowiedni na dany moment życia. I teraz, co jest ważne? Okej, te wszystkie rzeczy, które są pokazywane, te wszystkie ścieżki, metody, krok po kroku, jak czego używać, żeby osiągnąć konkretny efekt, co zrobić, żeby nawiązać kontakt z wewnętrznym dzieckiem, jak wykonać prawidłowo opukiwanie, czyli EFT, jak zrobić arkusz radykalnego wybaczania, jak wejść w falę Theta Healing i uzdrowić swoje przekonania, wprowadzając nowe. To wszystko jest ok pod jednym warunkiem. Bo to jest naprawdę męczące. Powiem Wam, to jest naprawdę cholernie męczące, kiedy ja się przypatruję temu, co się dzieje w kwestii, w świecie rozwoju osobistego, w świecie rozwoju duchowego. To, jak bardzo coachowie i terapeuci usilnie oferują swoje usługi, twierdząc, że jest to jedyna technika świetna, fantastyczna, że tą technikę, jak zastosujesz w ten sposób, to ona będzie działała. Że ty absolutnie inne nie są ok i skupiają się wokół konkretnych rzeczy. Jedni się skupiają wokół tego, że ty musisz wybaczyć rodzicom to, co się wydarzyło, bo nie wiedzieli, co robią. Inni skupiają się wokół energetyki i tego, żeby tą energetykę poukładać. Jeszcze inni twierdzą, że proces z wewnętrznym dzieckiem jest jedynym słusznym procesem. Jeszcze inni praca z ciałem, bo tam są ukryte emocje, tam są zatrzymane emocje, tam są blokady, tam jest blokada przepływu energii i tak dalej. I okej, jest tylko jeden mały problem, że wszystkie te stwierdzenia, jeśli się temu przyjrzysz, ja nie jestem zresztą, nie chcę oceniać, nie, bo to będzie błędne i to będzie krzywdzące, jeśli powiem, że wszyscy coachowie tak robią, bo to nieprawda, nie wszyscy. Znam takich, którzy inną ścieżką podążają, ale bardzo wielu coachów i terapeutów twierdzi, że ich technika jest tą słuszną. Robią wykłady, opowiadają od kuchni, jak to wszystko wygląda i dlaczego ta technika jest fantastyczna. I okej, jeżeli to na Ciebie działa. Okej, jeżeli Twoje życie się zmienia na lepsze. Jeżeli czujesz, że zmiana następuje, to w porządku. Gorzej, jeśli usilnie brniesz w tą technikę, a tym samym doszukujesz się, co jest z Tobą nie tak. Bo jeżeli nie działa, a ktoś, kto jest dla Ciebie autorytetem, twierdzi, że ona działa na pewno i działa za każdym razem, no to gdzie leży problem? Zaczynasz go się doszukiwać w sobie. I to jest trochę jak z tym, kiedy byłaś mała, byłaś dzieckiem, nie otrzymywałaś
nie były zaspokojone Twoje potrzeby, nie była zaspokojona Twoja potrzeba miłości, bliskości, uważności. Nie dostawałaś tego od mamy, nie dostawałaś tego od taty. I co wtedy robiłaś? Zaczynałaś szukać w sobie problemu, zaczynałaś doszukiwać się w sobie, zaczynałaś szukać, co ze mną jest nie tak, że ja tego nie otrzymuję. I to samo idzie potem w kwestii współpracy z coachami i z terapeutami. I dla mnie to jest naprawdę męczące, kiedy ja się przyglądam grupom, różnego rodzaju grupom i tym działaniom, które tam są prowadzone przez coachów i terapeutów, i czasem to powoduje we mnie naprawdę silne emocje, bo widzę, jak ludzie lgną do tego i widzę, bo to da się zauważyć, jak bardzo potrzebują wsparcia, jak bardzo potrzebują wyjść z gówna i z bagna, w którym są. Chwytają się różnych metod, chwytają się różnych technik. Ja też się ich chwytałam. Problem tylko w tym, żebyś zobaczyła sama dla siebie, co jest dla ciebie dobre. Czy ta technika, czy ta metoda, którą ktoś proponuje, czy ona jest okej? Co więcej, czy ten ktoś w ogóle przyjmuje do wiadomości i czy w ogóle przyjmuje do siebie, że jego metoda i technika nie do końca muszą być fantastyczne dla wszystkich? Czy też może idzie w kierunku takim, że nie, ta jedyna droga jest drogą słuszną, bo my musimy zrobić tak i tak, żeby osiągnąć szczęście. Bo żeby uzdrowić siebie, to ty musisz zajrzeć tam i tam i zrobić to i tamto. Dla mnie jest to generalizowanie, wrzucanie wszystkich do jednego worka. I jest to okant dupy, naprawdę, serio. I dzisiaj to wywołało we mnie już lekką frustrację, więc stwierdziłam, że się z Wami tym podzielę, ponieważ trafiają do mnie kobiety, na które po prostu to nie działa. I pytają się, co z nimi jest nie tak, gdzie popełniają błąd. Te, które do mnie trafiają, okej, ale ile kobiet do mnie nie trafia, ile kobiet rezygnuje z danej terapii, bądź w ogóle rezygnuje z jakiejkolwiek terapii, wychodząc z założenia, że one są już tak zepsute, że one już są tak złe, że im absolutnie już nic nie pomoże. No bo skoro ta technika pomaga tylu ludziom, a im nie, to z nimi jest coś nie tak. I to jest ogromny problem, to jest gigantyczny problem, że my, ludzie, wychodzimy z takiego dzieciństwa, idziemy w świat i jeżeli coś nie działa, czegoś nie otrzymujemy, jakaś potrzeba w nas jest niezaspokojona, to nie patrzymy na okoliczności, nie patrzymy na to jakby z dystansu, tylko od razu szukamy w sobie winy, ale takiej winy, że gdyby ktoś nam dał możliwość zrobienia sobie krzywdy, to prawdopodobnie wiele osób zawisłoby, albo by sobie wbijało po kolei nóż w konkretne części ciała, pod warunkiem, że nie doprowadziłoby to do śmierci. Bo dlaczego te techniki nie działają? Dlaczego nie można generalizować? Dlaczego nie można przyjąć, że chociażby w nawiązaniu relacji z wewnętrznym dzieckiem musisz pokroczyć krok po kroku? Dlaczego nie można przyjąć, że wykonując konkretne działania, ty te wewnętrzne dziecko utulisz, daną sytuację uzdrowisz? Dlaczego tak nie może być? Ja na swoich warsztatach i na sesjach jeden na jeden pokazuję narzędzia, pokazuję techniki i metody, ale nigdy nie mówię, że jest to skrypt działania. Nigdy nie znajdziesz sytuacji, żebym ja ci krok po kroku pokazała tylko i wyłącznie jedną ścieżkę i tą jedną ścieżką, żebyś dążyła. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego że każda z nas jest inna. Każda z nas jest inna. Każda z nas, będąc dzieckiem, miała określone potrzeby. W określonej sytuacji dwie kobiety, które były dziećmi, mogły mieć zupełnie inne potrzeby. I jeżeli ty chcesz generalizować i przyjąć założenie, że to, co Kasi, to pomoże i tobie, że to, co Basi, Ani, Zosi pomogło, to i pomoże tobie, bo one miały takie i takie potrzeby, więc ty pewnie masz takie same. Z jakiekolwiek założenia skończą się tym, że być może w pewnych iluś tam sytuacjach, statystycznie rzecz biorąc, to tobie pomoże, ale docelowo
docelowo w pewnym momencie trafisz na ścianę. Ścianę taką, przez którą będzie ci ciężko przebrnąć. I nagle okaże się, że to wszystko, co robiłaś, w ogóle nie działa. No to jeśli nie działa, to co się ze mną zadziało nie tak? Co się we mnie zmieniło? Pewnie doszłam do takiego etapu, że już jestem tak złą osobą, albo mam takie chore, taką chorą przeszłość, że nie da się tego naprawić. I chciałabym Wam powiedzieć o tym, że tak jak nie wynaleziono jednej tabletki na wszystkie, absolutnie wszystkie choroby, tak nie może być jednej metody, a nawet nie tyle jednej metody, ile konkretnych kroków danej metody, aby uzdrowić swoją przeszłość, aby wrócić do siebie. To, czego ja uczę na warsztatach i zawsze powtarzam, to jest uważność. To jest uważność. Uważność jest najważniejszym elementem procesu powrotu do siebie. Uważność, przyglądanie się temu, co się zadziewa podczas procesu. Uważność i zaufanie oraz brak upierania się, że ty wiesz. Że ty wiesz lepiej. Że ty na przykład wiesz lepiej, co w danej sytuacji w relacji z wewnętrznym dzieckiem może mu pomóc. Bo jestem przekonana na 1000000% i o tym się przekonują także kobiety, które ze mną współpracują, że zdarzają się w pewnym momencie sytuacje, kiedy same są zaskoczone tym, co tak naprawdę stoi za potrzebą wewnętrznego dziecka. Jaka to jest potrzeba? Bo nam się może coś wydawać, tobie się może wydawać, że twoje wewnętrzne dziecko będzie potrzebowało tego czy tamtego, że jak przyniesiesz worek pieniędzy dla swojego wewnętrznego dziecka, to ono będzie szczęśliwe. Że jak opatrzysz je, ubierzesz w sukienki, o których marzyło, to ono będzie szczęśliwe. Od razu chcę ci powiedzieć, że nie o to chodzi. To oczywiste, że my dorośli w pewnym momencie mamy jakby zaćmienie sytuacji z dzieciństwa i wychodzimy z założenia, że nam w dzieciństwie brakowało pieniędzy, dobrobytu, obfitości, dostatku, że gdybyśmy to wszystko miały, to wszystko byłoby super. To jest ogromne kłamstwo, ponieważ nam w dzieciństwie tego, czego zabrakło, to miłości, akceptacji, bezwarunkowej akceptacji, uważności, popatrzenia na nas, popatrzenia przez matkę, przez ojca, oczami pełnymi miłości i zaakceptowania. Oczami, które mówią, kocham Cię taka, jaka jesteś. Jesteś cudowna taka, jaka jesteś. To tego zabrakło w dzieciństwie. I z tym wewnętrzne dziecko cały czas się boryka. Dokładnie z tym samym. I Ty też się z tym borykasz w życiu osobistym. Dorosłaś i wyszłaś z tym do świata. Dokładnie z takimi brakami. Dokładnie z takimi niezaspokojonymi potrzebami. I jeżeli otaczasz się różnego rodzaju materialnymi rzeczami w postaci pięknych strojów, sukienek, dobrych kosmetyków, czy też kupujesz sobie coś w prezencie, dogadzasz sobie, okej, to nic złego w tym. Pytanie tylko, co za tym stoi, jaka potrzeba za tym stoi? Bo za tym stoi jakaś potrzeba. Jeżeli wyszłaś z domu i nie uzdrowiłaś swojego dzieciństwa, i są w tobie rany z dzieciństwa, to te wszystkie działania, za tymi działaniami stoją konkretne potrzeby. I ty, będąc dorosła, masz możliwości, więc szukasz na zewnątrz zaspokojenia sobie tych potrzeb. Gwarantuję ci, że jednak to się nie stanie i będziesz szukać w nieskończoność. I to jest niesamowite, jak w momencie, kiedy my wracamy do siebie i zaczynamy zauważać, czego tak naprawdę naszemu wewnętrznemu dziecku zabrakło, czego nam zabrakło w dzieciństwie, to potrafimy to przenieść na nasze życie tu i teraz, na nasze życie teraźniejsze, na relacje z naszymi dziećmi, na relacje z naszym partnerem, mężem, z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, bo w bardzo łatwy sposób okazuje się, że chociażby odbierając dziecko ze szkoły, ono
nie potrzebuje pojechać na zakupy, żeby wywalić na nią nie wiadomo ile kasy. Nie. Ona potrzebuje, żeby mama na nią przez 15 minut popatrzyła, nawet jadąc samochodem, albo nawet siedząc w tym samochodzie, żeby zapytała, co słychać, jak się kochanie czujesz, jak było w szkole. I spytać się, patrząc jej w oczy, nie w telefon. Nie w telefon, nie co chwilę rozglądając się i w głowie układając sobie plan na resztę dnia. Nie. Skupiając się na tym, co ona mówi. Wsłuchując się w to, co ona mówi. Jeżeli się pojawiły jakiekolwiek problemy w szkole, to nie dając jej rady, bo ty nie wiesz, czego ona potrzebuje i nie wiesz, jaka rada jest dla niej najlepsza. Nie wiesz, tak samo jak nie wiesz, co jest dobre dla twojego wewnętrznego dziecka. To, czego twoje wewnętrzne dziecko i to, czego twoje dziecko w twoim życiu rzeczywistym potrzebuje. Cześć Kamila, witaj Anna. To, czego twoje dziecko w życiu osobistym potrzebuje, to uważności, zauważenia i stworzenia przestrzeni na wyrażenie emocji. I ja się tak często spotykam z sytuacjami, takimi rzeczywistymi, gdzie w momencie, kiedy ja otwieram przestrzeń dla swojej córki i ona może wywalić z siebie to wszystko, ja jej niczego nie doradzam, ja po prostu z nią jestem i mówię jej tylko, że widzę, jak jest jej ciężko, widzę, co przeżywa, że jest mi przykro i nic więcej. Słuchajcie, po pewnym czasie te emocje po prostu wywalone uwalniają się i oczywiście nie jest mi łatwo, bo ja bym chciała jej doradzić, chciałabym jej pomóc, ale przyjmuję założenie, że ja nie znam najlepszego rozwiązania na tą sytuację. Nie wiem, co zrobić i nie wiem, jak zrobić. Więc gdy ona wywali te emocje wszystkie, wtedy pojawia się przestrzeń i wtedy pojawia się czas i możliwości na to, żeby albo mnie posłuchała, jeżeli potrzebuje jakiegoś wyjaśnienia, albo żeby sama znalazła rozwiązanie. I najczęściej znajduje sama rozwiązanie. I to, czego ona potrzebuje, to wysłuchania. I tego potrzebuje każde wewnętrzne dziecko. Każde wewnętrzne dziecko przy nawiązywaniu z nim kontaktu potrzebuje twojej uważności, stworzenia przestrzeni dla niego i trzymania tej przestrzeni dla niego. Co to znaczy trzymania? To znaczy nie wyskakiwania przed szereg, ja wiem, co jest dla ciebie dobre i ja wiem, jak cię uzdrowić. Nie. Trzymanie przestrzeni to bycie z tym wewnętrznym dzieckiem, bycie przy nim. Pozwolenie na to, żeby ono wywaliło to wszystko, co leży mu na serduszku. I dopiero kiedy to nastąpi, dopiero wtedy jest przestrzeń na inne rzeczy. Nie wcześniej. I może się okazać, że ono już nic więcej nie potrzebuje. Może się okazać, że dla niego to wystarczy, że dla niej to wystarczy. I wiem, że to jest trudne. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to nie jest łatwe, żeby patrzeć na to, co się zadziewa w sytuacjach naszego życia rzeczywistego, naszej teraźniejszości, czy w sytuacjach, kiedy robimy proces i widzimy nas same, jak rozpaczamy i płaczemy, i my też płaczemy, to nie jest łatwe, ale to jest jedyna droga, więc w każdej technice, w każdej metodzie to, co potrzebujesz, to znaleźć w tym elementy dla siebie. Elementy dla siebie. I jeżeli coś nie działa, to tego nie stosuj. Jeżeli działa przez chwilę, to okej. A jeżeli po chwili już przestaje działać, to nie trwaj w tym. Poszukaj czegoś innego albo zobacz, co tam ci nie pasuje. Unowocześnij to. Na warsztatach ze mną, w sesjach jeden na jeden, nierealne dla mnie byłoby stworzenie skryptu, jak powinnaś pracować. Uważność, uważność i uważność tego, co się zadziewa podczas sesji. To jest podstawa. Teraz w środę ruszamy z nowym warsztatem. Z nowym warsztatem dotyczącym przekonań. Przez 3 dni pokażę Ci techniki i narzędzia, jak z tymi przekonaniami pracować. Bo to właśnie przekonania w większości są przyczyną tego, gdzie jesteś. Przekonanie, że ze mną jest coś nie tak. Przekonanie, że ja muszę coś w sobie poprawić, żeby osiągnąć to i to. Przekonanie, że ja muszę być taka i taka, bo w przeciwnym wypadku to nikt mnie nie zechce i nikt mnie nie pokocha. Z tymi wszystkimi rzeczami i z dużo, dużo więcej będziemy pracować przez te 3 dni. To będzie bardzo intensywny warsztat. Tam będziemy pracować metodą kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, pokażę Ci, jak możesz to zrobić,
to nie będzie krok po kroku w sensie sztywnego trzymania się reguł i zasad, ale pokażę Ci, jak to dostosować do konkretnych przekonań. Tam będzie EFT, czyli tapping, jak takie przekonania przetransformować na te, które wzmacniają, na te, które wznoszą. Tam będzie praca z kodami energetycznymi, więc wejdziemy też w energetykę Twojego pola i pokażę Ci z zupełnie innej strony, jak możesz pracować z przekonaniami. Tam będzie praca też z ciałem, medytacje. Bardzo serdecznie Was zapraszam na ten warsztat, ponieważ jest to niesamowity warsztat w naprawdę atrakcyjnej cenie. Robię go dla Was trochę w postaci prezentu bonusowego na Boże Narodzenie, bo wiem, że większość z Was będzie się spotykała z rodzinami, a to właśnie spotkanie z rodziną wyciąga z nas to wszystko, co jest nieuzdrowione, co jest nieuleczone. Na tym warsztacie pokażę Wam techniki, metody, które możecie zastosować i jak możecie popracować z przekonaniami, które macie na swój temat. Ja na dzisiaj się z Wami już żegnam. Jeszcze tylko zobaczę, co tutaj napisała mi Kamila. A dzień dobry, mi się co chwilę coś nowego ukazuje. Przychodzę do jakiejś sytuacji, a ona się potem rozwija w zupełnie innym kierunku. Emocje wywołują zupełnie obce dla mnie słowa, zdania, niesamowite. No właśnie, dokładnie. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. To jest krótki live, dlatego że za chwilę zaczynam nasz warsztat na grupie Utulić Wewnętrzne Dziecko. Więc potrzebuję jeszcze trochę się przełączyć na to, co będziemy tam robiły. To jest to, z czym chciałam się z Wami podzielić. Życzę Wam cudownego poniedziałku i do zobaczenia na grupie. Pa, pa, pozdrawiam.